Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher kończy pracę w Polsce. Stanowisko pełniła przez ponad 2 lata. Jutro wraz z inauguracją nowego prezydenta USA Mosbacher złoży urząd. Georgette Mosbacher pełniła urząd ambasadora USA w Polsce od 2018 roku. Została mianowana przez prezydenta Donalda Trumpa. Każda minuta w Polsce była dla mnie prawdziwą radością, a Polaków darzę szczerym uczuciem. Przyjęliście mnie z otwartymi ramionami. Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogłam reprezentować Stany Zjednoczone Ameryki w waszym wspaniałym kraju. W pożegnalnym nagraniu Mosbacher podsumowała swoje działania. W ciągu ostatnich 2 lat podpisaliśmy z USA międzynarodową umowę o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Wschodnia flanka NATO została wzmocniona, a inicjatywa Trójmorza była stale wspierana przez Waszyngton. Ze szczególną dumą odnotowuję, że w czasie mojego urzędowania Polska przystąpiła do programu ruchu bezwizowego. To historyczny kamień milowy, który będzie się przyczyniać do umacniania relacji międzyludzkich przez kolejne dziesięciolecia. Georgette Mosbacher w trakcie ostatnich 2 lat wiele razy zabierała głos w wewnętrznej debacie politycznej w Polsce. Uderzała w rząd w sporze ze środowiskami LGBT. Broniła też stacji TVN, która należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Zarzucano jej wykraczanie poza swoje obowiązki. Takie słowa padały m.in. z ust polityków obozu władzy, ale i niezależnych komentatorów. Georgette Mosbacher ustąpi ze stanowiska jutro wraz z inauguracją nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.